Grzegorz, ten mecz od początku nie układał się po waszej myśli. Musieliście gonić wynik już od pierwszej tercji. Znaczy się, no, chcieliśmy zagrać swój hokej. Przeciwnik akurat strzelił bramkę i tak się poukładało. Chcieliśmy wyrównać to w trzeciej tercji, ale no, niestety. No właśnie, ani razu nie udało wam się znaleźć sposobu na pokonanie Przemka Odrobnego. To jego tak dobra dyspozycja, czy raczej problemy z waszą skutecznością? No, raczej nasze problemy, bo nie miał dzisiaj jakichś takich sytuacji, które mogłyby kwalifikować go do tego, że miał udany mecz. Po prostu myśmy za mało strzelali i za mało stwarzaliśmy sytuacje, które mogłyby zagrozić setu bramkę. Twoim zdaniem, co zadecydowało ostatecznie o tej porażce? No nie wiem, no po prostu popełniliśmy dwa błędy, które Sanok wykorzystał. My nie potrafiliśmy wykorzystać błędów, które oni wykorzystali. Myślę, że to była taka główna przyczyna.